Witam bardzo serdecznie i zapraszam na czytanie, które przeznaczone na kolejny dzień mocy, który do nas się zbliża, Lamas. Nagrywam cykl takich filmów na każdy sabat. Czas idzie szybko i już mamy Lamas. A cóż to za dzień? Jak prawidłowo wykorzystać tą energię, ponieważ każdy dzień mocy warto wykorzystywać, coś tam dla siebie porobić, żeby szło to na naszą korzyść. No wiadomo, nie każdy ma czas, nie każdy chce tym się zajmować, ale też ważne wiedzieć przynajmniej, czego nie wolno robić w takie dni, żeby sobie nie zaszkodzić. Znaczy same święto u nas liczy się, że się celebruje od wieczoru 31 lipca do wieczoru 1 sierpnia. Ale jako każdy dzień mocy, te energie odczuwalne, tak 2-3 dni, być może nawet więcej, to świetny czas na to, żeby przyjrzeć się efektom naszej pracy we wszystkich dziedzinach życia. Oraz podziękować za to, co mamy. Ponieważ dziękując za dobro, które dostaliśmy, my będziemy to zasilać. Plus energia Dnia Mocy, czyli to będzie wielokrotnie zasilone. To też dobry moment na przeanalizowanie swoich niezrealizowanych planów i wyciągnięcie wniosków na przyszłość i wyznaczenie celi, które będą bardziej prawidłowe, które będą bardziej realistyczne, jakby wnieść korektę w jakieś swoje plany, przewartościować coś. No i ważne też wiedzieć, czego nie wolno robić w ogóle w Dni Mocy i szczególnie tego dnia, żeby sobie nie zaszkodzić. Nie wolno konfliktować, obrażać się, pokazywać jakoś tam swoje niezadowolenie, podrażnienie. Nie wolno kłamać. Nie wolno wchodzić w jakieś tam wyjaśnienie, wypominanie. Nie wolno tego dnia narzekać, szczególnie na brak pieniędzy, ponieważ można na siebie w taki sposób ściągnąć niepowodzenie finansowe. Żałować czegoś, odmawiać w pomocy, no oczywiście w ramach rozsądku, odmawiać w pomocy. I w ogóle się liczy, że tego dnia trzeba być troszeczkę więcej hojnym niż zawsze. To jakby takie podstawowe zasady. Ale co można zrobić, żeby sobie pomóc, żeby przyciągnąć więcej pozytywnej energii, energii obfitości, dobrobytu. No pierwsze, co zaleca się takiego dnia, to zapisać wszystkie swoje osiągnięcia za to lato, za ten rok, za całe swoje życie, jak kto woli, i podziękować za to sobie i wszechświatu. I w taki sposób my będziemy wielokrotnie zasilać to dobro, które mamy. W taki sposób przyciągać jeszcze więcej. Fajnie też odpuścić stare urazy. I jeżeli wypowiemy taki zamiar, że chce się oczyścić od uraz, rozczarowań, to też energia tego dnia będzie temu sprzyjać. Zakończyć rozpoczęte sprawy, no to lepiej zrobić przed tym dniem. No tutaj oczywiście w miarę możliwości, ponieważ nie wszystkie sprawy my możemy zakończyć. To, co możemy zakończyć, lepiej zakończyć przed tym dniem. I tutaj może chodzić o rzeczy takie drobne, tak, że coś tam chcieliśmy zrobić, tam posprzątać, na przykład tam zawiesić jakąś tam półeczkę, na przykład tak, by jakieś drobiazgi, które możemy przed tym dniem zakończyć, lepiej, żeby one były zakończone. Też tego dnia najlepiej zrobić taki bardziej uroczysty obiad niż zawsze, albo kolację, bo tam wiadomo, nie każdy może obiad jeść w domu, ponieważ są różne grafiki pracy. Sens w tym, żeby na stole było dużo takich produktów, które symbolizują hojność. Owoce, orzechy, chleb,
Tutaj wiadomo, że nie każdy je pieczywo, ale tego dnia, nawet jeżeli zajmujecie się przygotowaniem posiłków takim typu, że ktoś sam piecze chleb bądź ciasta, fajnie tego dnia to zrobić. Nawet jeżeli nie robicie tego nigdy, to jakby poeksperymentować, coś takiego przygotować, warto. To też będzie dawać energię obfitości na ten dzień. Można taki posiłek zjeść ze swoimi bliskimi osobami. Jakby chodzi o to, żeby to było bardziej obfite, bardziej uroczyste. Co jeszcze? Liczy się, że tego dnia warto pomagać ludziom potrzebującym i nie zaleca się odmawiać, jeżeli ktoś ciebie o coś poprosi tego dnia. No oczywiście w miarach rozsądku, kochani. No i też jako każdy dzień mocy, on jest świetny do manifestacji jakiegoś swojego pragnienia. Jeżeli chcecie, żeby coś się zrealizowało, tego dnia można to zamanifestować. Odpalić intencyjną na przykład świecę, bądź zrobić jakąś medytację, bądź napisać jakiś plan, jak będziesz realizować to. To też będzie wszystko zasilone potężną energią tego dnia. Oczywiście można robić i specjalne praktyki. No to już kto praktykuje, to i tak każdy wie. No, można podpalać na przykład świece bądź jakiekolwiek praktyki na obfitość, na przyciąganie partnera bądź partnerki, na taką płodność. Tutaj może chodzić o fizycznie, tak? Jeżeli ktoś chce przyciągnąć tam ciążę, żeby szybciej się zrealizowało, żeby szło wszystko dobrze, bądź płodność w kontekście takim swojej pracy, żeby mieć duże rezultaty w swojej pracy, w swoich projektach. I jeszcze ważna rzecz. Tego dnia trzeba maksymalnie poważnie potraktować swoich zwierzątek, kto ma w domu, jakoś bardziej o nie zadbać, się z nimi zaopiekować, spędzić więcej czasu. I to też taki ważny dzień dla tych, kto może się zajmować rolnictwem. Na przykład jeżeli wy macie zwierzęta takie, kto zajmuje się takimi rzeczami. To też dzień, kiedy my prosimy o zdrowie dla naszych zwierząt, czy to zwierzątka domowe, czy to zwierzęta, nie wiem, różne rzeczy. Ktoś może mieszkać na wsi, mieć na przykład swoją farmę, jakieś tam rzeczy. No, tego dnia stawiało się zawsze ochronę na zwierzęta. Prosiło się o to, żeby zwierzęta były zdrowe, żeby im niczego nie zaszkodziło i w taki sposób. No wiadomo, w dzisiejszych czasach mało kto hoduje tam zwierząt, ale większość z nas, może nie większość, ale duża ilość ludzi ma zwierzęta domowe. Tam pies, kot i inne. No z takich podstawowych rzeczy myślę, że powiedziałam. Celem tego czytania jest podświetlić, co wymaga teraz przewartościowanie, bądź co będzie przewartościowane, co trzeba wiedzieć na obecny moment i zapytamy też karty, za co trzeba podziękować. No tutaj w takim kontekście, bo jeżeli chodzi o materialne rzeczy, to sobie i każdy i tak to wie, za co trzeba podziękować. My tutaj zobaczymy w takim kontekście przed czym wyższe siły cię ochroniły. W taki sposób. I tak, u nas będzie trzy opcje do wyboru. Numer 1 kryształ, 2 malachit i 3 to u nas wahadełko. Wybieracie swoją opcję. Będziemy zaczynać od 1 oczywiście. Tak.
co wymaga przewartościowania. Teraz jeszcze wylosujemy kilka kart. Bądź co będzie przewartościowane. Przed czym wyższe siły Cię ochronią. Tylko przed czym wyższe siły Cię ochronią. I tak, co wymaga przewartościowania, bądź co będzie przewartościowane. A tutaj pokazano, że przede wszystkim wszystko, co jest stare i nieaktualne. Czy to w kontekście relacji damsko-męskich, czy to w kontekście jakiejś wiedzy, filozofii życiowej. Może tutaj chodzić bardzo globalnie o taki system wartości, na którym się opierasz. Ponieważ tutaj zaznaczono, że są jakieś sytuacje, które dają tobie dużo takich ciężkich emocji. Królowa kielichów u nas wyszła w odwróceniu i tutaj jakby przewartościowanie jakiejś sytuacji, które wprowadzają ciebie w zły stan emocjonalny. Tutaj na takiej zasadzie, kiedy zaczynam się źle czuć, to po prostu będziesz dostrzegać, co jest przyczyną tego złego samopoczucia. A przyczyną przy karcie wieża mogą być rzeczy, które już odżyły, które chcą odejść do historii i jakby przychodzi czas budowania czegoś nowego, zbudowania jakiegoś nowego fundamentu. Może chodzić o jakąś wiedzę, bo tutaj też to zaznaczone. Bardzo często w naszym rozwoju duchowym, w naszym rozwoju naszej świadomości, my zaczynamy w coś wierzyć, myślimy, że to tak, to powinno być tak. Później z czasem nasza świadomość wzrasta i my rozumiemy, że to wcale nie tak, że jest coś innego. I tutaj zaznaczony taki przełomowy moment, że jakby ciebie do tego prowadzą, że ty zrozumiesz, co jest przyczyną twojego złego samopoczucia, co jest już nieaktualną wiedzą, co wymaga przewartościowania w kontekście jakiejś filozofii. No oczywiście wieża może pokazać, że przyszedł czas coś zakończyć, że coś jest destrukcyjne, mogą być konflikty, mogą być nieporozumienia, zderzenia, a tego się trzymasz, bo tutaj może chodzić nawet o jakieś emocjonalne uzależnienie, że chcesz na siłę coś zatrzymać, a to tobie nie służy. Nie służy w taki sposób, jak ono teraz jest, więc może nie chodzi o to, że kompletnie trzeba tutaj wszystko odrzucić, tak? Ale to coś powinno być na innych fundamentach, na innych zasadach zbudowane. Też królowa kielichów może pokazywać nadopiekuńczość, kiedy człowiek nadmiernie się angażuje w problemy innych ludzi. Często kobiety mogą żyć życiem dzieci, tam rodziców, o wszystko się martwić. Tutaj to może być właśnie przewartościowane i uwolnione. Również to trzymanie się jakiś uraz, to wpadanie w ofiarę, kiedy człowiek rozżala się nad sobą i pokazuje, jak ja cierpię, jak mnie skrzywdzili, jak mi zrobili źle, to jakby tutaj przewartościowanie czego? Nie wpadanie w ofiary, zrozumienie,
tych sytuacji, tych momentów, kiedy wpadasz w ofiarę i wyjście z tego. Też tutaj mocno zaznaczono, że idzie przewartościowanie, jakby jakieś nowe, inne podejście do spraw powiązanych z pieniędzmi. Ponieważ u nas tutaj wyszła taka karta ziemska i u nas wyszła na czarno-białym tle. Znaczy to mówi, że to głęboko w podświadomości ukryte. Tego możesz nie dostrzegać. Tutaj jakaś nowa wiedza, nowe spostrzeżenie, nowa filozofia właśnie pomoże ci jakby przepracować jakieś kody negatywne, finansowe bądź strachy. Powiem tak, tutaj w ogóle zaznaczono, że idzie potężna praca. Potężna praca przed wami i ta praca może doprowadzić do poważnej takiej reformacji w swoim życiu, do poważnej odmiany. Tutaj też mocno zaznaczono, że może chodzić o przewartościowanie, mianowicie siebie jako kobiety, jaką kobietą jestem, czego ja chcę. Takie połączenie ze sobą, ponieważ królowa kielichów w odwróceniu to kobieta, która ma problemy emocjonalne, która nie czuje jakby siebie, jest jakaś dysproporcja i może poddawać się negatywnym wpływom, negatywnym emocjom, wpadaniom w uzależnienia od czegoś. To niekoniecznie jakieś tam używki czy coś. My możemy się uzależniać od osoby, od sytuacji. I tutaj przewartościowanie w kontekście, jaką kobietą jestem, czego ja chcę, co jest mi potrzebne do prawdziwego szczęścia, nie do takiego, które będzie na chwilę łagodzić jakieś moje potrzeby. Do prawdziwego szczęścia. Również tutaj dużo żeńskich energii i może chodzić o to, że przewartościowanie w kontekście jakiejś kobiety, czyli jakąś kobietę będziecie inaczej postrzegać. Przed czym wyższe siły cię ochroniły? Karta Rydwan mówi, że mogło tutaj u was być zagrożenie. W jakimś wypadku to mogło być nawet zagrożenie życia, że nie trafiliście do jakiegoś wypadku. Albo jeżeli trafiliście, że to no, nie zaszkodziło wam aż tak, jak mogło zaszkodzić. Jakby tutaj mogło nawet być zagrożenie życia u jedynek. Również Rydwan to nie tylko ruch i wypadki, to na takiej zasadzie, że zamknęli wam na coś drogę wyższe siły. Wtedy mogliście uważać, że o Boże, jakie to niepowodzenie, że mi się nie udało to zrealizować tam, pójść tam, pojechać tam, zbudować relacje z tą osobą, bo to dla was była niewłaściwa droga. Jakby wam na coś zamknęli drogę i to dla was najwyższe powodzenie. Bo jeżeli by tam poszliście, no to Rydwan w odwróceniu mówi co? O jakiejś tragedii, o tym, że człowiek jest po prostu w upadku, bądź jest uzależniony, nie może się poruszać, bądź odwrotnie, pędzi, a nie ma rezultatu dobrego. Tak tutaj pokazane. Tak, jedyneczki, bardzo wam dziękuję. Będę wam bardzo wdzięczna za komentarze. Ja przechodzę do numeru 2. I tak, numer 2. Witajcie. Dla tych, kto wybrał malachit.
co będzie przewartościowane. Tak, i weźmiemy kartę jeszcze z Tarot Lasu. Co będzie przewartościowane? Tak, dwójeczki. Znaczy, co wymaga przewartościowania, bądź co będzie przewartościowane w niedługim czasie. Karta Głupiec mówi o tym, że te przewartościowania u Was już były, zmiany już były, tutaj było potężne oczyszczenie i teraz wchodzicie w taką nową energię, w nową drogę, taka czysta, biała karta. Co tutaj zapiszecie, to będziecie mieli. Też mocno zaznaczono, że tutaj zmiany idą mianowicie w aspekcie finansowym i w aspekcie pracy. Jakby Was prowadzą do większej obfitości finansowej i to będzie jakaś nowa droga. Niekoniecznie, że to będzie nowa praca bądź nowa działalność, chociaż może i tak. Ktoś przejdzie na przykład na własną działalność bądź znajdzie sobie nową pracę, bądź po prostu zmienię swoje negatywne kody względem finansów. Też tutaj mocno zaznaczone, że przewartościowane będą, bądź wymagają przewartościowania, ponieważ tutaj u nas dwie karty wyszły na czarno-białym tle, to wskazuje, że to głęboko może być jeszcze ukryte. Rzeczy, które Ciebie spowolniają. Ponieważ czwórka u nas pokazuje nieraz zawieszenia, taka stagnacja, że człowiek wybiera jakieś bezpieczeństwo, a tam już no, trzeba z tego wychodzić, trzeba iść dalej. Jakoś racjonalizuje ten swój wybór, a tam trzeba przyspieszać, trzeba działać, a człowiek się trzyma. Również głupiec mówi o tym, no, priorytety. Bo głupiec, on chce i tego, i tamtego, wszystko go interesuje. A my w życiu powinniśmy wystawić priorytety, wybrać rzeczy, na których warto się skupić, nie skakać z jednego do drugiego, do trzeciego. Więc tutaj przewartościowane mogą być Twoje cele i dziedziny, na których chcesz się skupić. No, na przykład w kontekście samorealizacji, w zawodzie, w samorozwoju. Tutaj jakby wybierasz jakieś konkretne cele, które troszeczkę trzeba poczekać i one dadzą swoje plony. No i tutaj pokazano, że zmienia się Twoje podejście do pracy, do pieniędzy. I Ciebie jakby przygotowują może do jakiejś bardzo odpowiedzialnej pracy, coś takiego bardzo odpowiedzialnego, trudnego będziesz robić w dalszej przyszłości, a to da większą stabilizację, większy spokój w Twoim życiu. No oczywiście, czytanie ogólne, ta nowa droga może dla kogoś być i w kontekście związku, relacji, ale to taki związek, taka relacja, gdzie będziesz wiedzieć, na czym stoisz. Gdzie będziecie razem pracować na tą relację. Jakby tutaj nie zgadza się na coś, co
nie będzie Tobie odpowiadać, co jest destrukcyjne. Jakby tutaj w takim połączeniu po prostu będziesz widzieć i czuć od razu, czy ta osoba Tobie odpowiada, jaki jest potencjał tej albo innej relacji. Przed czym wyższe siły Cię ochroniły? Przed Twoim ego. Może w jakichś momentach liczyłeś na pewne sukcesy, na osiągnięcia, oczekiwałeś tam jakiegoś podziwu i tego nie dostawałeś. I to tylko dlatego, żeby jakby nie pójść w ego, nie pójść tą drogą, kiedy człowiek no nie widzi innych ludzi, jakby widzi tylko siebie. Tutaj w jakichś momentach było tobie coś niedane, nie wiem, może było niedane tobie uwagi, na przykład bliskich osób, może ktoś tylko ciebie deprecjonował, na przykład nie chwalił, nie widział twoich sukcesów. I my zawsze to odbieramy, o Boże, ja niedoceniana. A to też można powiedzieć, taka jakby lekcja dla nas, żeby zaczęliśmy sami siebie szanować, żeby zaczęliśmy bardziej z taką empatią podchodzić do innych osób. Ponieważ kto przeżył trudne relacje, kto przeżył trudne dzieciństwo, owszem, takie ludzie mogą też być w jakichś momentach swojego życia, no też źle traktować innych. A może być na odwrót, ponieważ kiedy nam ktoś robi coś złego, to my rozumiemy, że tak nie wolno i nigdy nie będziemy tak postępować wobec innych. I tutaj sens w tym, że nie dały Tobie wyższe siły, jakiegoś tam podziwu, jakieś sukcesy w tych momentach, kiedy to było trzeba. Bo jeżeli by wtedy to dostałeś, to mogłaś pójść w ego, w jakieś tam robienie czegoś nie dla siebie, nie dla swojej potrzeby, a żeby tylko podziw dostawać od innych. I to teraz bardzo często spotykane. Spójrzcie, jak social media wyglądają, tak? Gdzie no, ludzie pokazują swoje życie, jak ja pięknie wyglądam, jak ja mam tam drogie rzeczy, jak ja podróżuję. A później się okazuje, że no, to fikcja. Bo to podziw, tak? Jakby tobie nie dały czegoś, bo to nie było twoje, to było potrzeba ego i teraz to rozumiesz. Teraz zaczynasz rozumieć prawdziwe potrzeby swojej duszy. Mam nadzieję, że niezbyt tak zagmatwane to powiedziałam, ale myślę, że sens jasny. Teraz będziesz mieć prawdziwe sukcesy, które zgodnie z Twoim wyższym ja nie dały Tobie nieprawdziwych sukcesów w pewnym momencie dla podziwu innych. I to posłużyło na Twoje dobro. Tak tutaj pokazane, kochani. Będę Wam bardzo wdzięczna za komentarze. Życzę Wam wszystkiego dobrego i ja przechodzę do kolejnego czytania. Witajcie trójeczki, proszę karty. Tak. Co wymaga przewartościowania? Dla tych, kto wybrał trzy, bądź co będzie przewartościowane. Moja talia jeszcze.
pomaga. I tak, trójeczkiem. Co będzie przewartościowane? I powiem tak, wyszły Wam bardzo ciekawe karty. Pustelnik w jego ciemnej postaci, karta umiarkowania również w odwróceniu. Pustelnik mówi o wszystkich programach, które przeszkadzają nam budować relacje damsko-męskie, relacje w ogóle międzyludzkie. To realizacja siebie we społeczeństwie. Tutaj pokazano, że idzie zrozumienie jakichś procesów bądź przyczyn, które właśnie przeszkadzają w budowaniu relacji nie tylko z ludźmi w ogóle, ze sobą i z tym światem. Również pustelnik może pokazywać naszą dumę. Kiedy my mamy potężną wiedzę duchową, ezoteryczną, jakąkolwiek inną i troszeczkę tutaj wchodzimy w taką postawę, że no mnie nie rozumieją poprzez to. Ja jestem zbyt jakby wysoko. Tutaj też mocno zaznaczone, że idą jakieś skrajności, ponieważ umiarkowanie u nas mówi często o skrajnościach. Kiedy człowiek wpada w jakąś pułapkę, koncentruje się na rzeczach, które tak naprawdę nie warte aż takiej uwagi i całą uwagę skupia na jakichś drobiazgach, wyolbrzymia je. Jakby z drobnych rzeczy może robić problemy. Wyolbrzymianie czegoś. Czyli tutaj przewartościowanie jakiejś rzeczy, które uważa, że to są problemy. Może, ja nie mówię, nie deprecjonuję tego, to rzeczywiście mogą być problemy, ale kiedy człowiek mocno na tym się skupia, cały czas o tym myśli, on jakby rozkręca to, rozkręca i nawet z drobiazgą można zrobić poważny problem. Więc tutaj chodzi o jakieś skrajności, o brak równowagi. Również jakieś psychologiczne problemy, takie jakby psychosomatyczne rzeczy. Jeżeli ja się źle czuję, dlaczego? Kiedy następują te stany, kiedy się czuję gorzej? Tutaj też u niektórych zaznaczono, że od dawna jest jakieś czekanie. Coś trwa od dawna. I tutaj u nas kapłanka wyszła na kolorowym tle. Wychodzi na jaw coś, coś dla ciebie się podświetla, coś zaczynasz lepiej rozumieć, lepiej czuć. Następuje większe połączenie ze swoją intuicją i po prostu będziesz rozumieć, jaka droga dla ciebie jest lepsza. A może przyszedł czas zrezygnować z czegoś, w czym tkwisz dawno, na coś czekasz. Tutaj może chodzić o to, że jesteś do czegoś przywiązany, masz tam na przykład jakieś zobowiązanie i nie możesz z tego wyjść.
to mogą być zobowiązania prawdziwe, bądź zobowiązania takie, no, które sobie wmawiasz, że musisz robić tak. Tutaj idzie przewartościowanie jakiejś też wiedzy powiązaną z duchowością, z filozofią życiową, psychologiczna wiedza na temat siebie, też wiedza. I też przewartościowanie siebie jako kobiety i zrozumienie przyczyny problemów, jeżeli one są, i zrozumienie tej drogi, która by dla ciebie była najlepsza. To jakby połączenie większe ze swoją intuicją i podążanie prawidłową drogą. Tutaj mogą u niektórych iść też programy samotności, kiedy człowiek się czuje samotny i ma trudności w budowaniu relacji, bądź buduje te relacje, a tam nie ma dobrego połączenia. I jakby tutaj następuje przewartościowanie, dlaczego tak jest, i nie ma też nic strasznego, żeby nie być w jakiejś relacji, bo my nieraz ze strachu, żeby nie zostać w samotności, tkwimy w jakiejś relacji, która nam nie odpowiada, bądź wchodzimy w jakieś relacje, tylko by wejść w relację. Więc tutaj w takim kontekście może iść przewartościowanie. I przed wami otwierają się, kiedy następuje to przewartościowanie, przed wami otwierają się nowe drogi i możliwości. W kontekście relacji z ludźmi i w ogóle relacji ze sobą i z tym światem. Przed czym wyższe siły cię ochroniły? Ochroniły przed jakąś niepotrzebną wiedzą. Może żałujesz czegoś, że nie skończyłeś jakichś tam studiów. No dodatkowych, tak, bo wiadomo, że jakieś tam szkoły, to no, my wszyscy kończymy. Żałujesz, że nie dostałeś tam jakiegoś dyplomu, na przykład czegoś, więcej wiedzy. To tutaj karta mówi, że to nie było ci potrzebne, to by tylko cię obciążyło jakąś informacją. Też przed czym cię ochroniły? Przed jakimś programowaniem, że ktoś mógł tobie tutaj nawmawiać rzeczy takie, które nie są prawdą, które byłyby na celu, żeby tobą manipulować, tobą jakby kierować. Jakby ktoś chciałby tutaj być twoim guru. Twoim jakby no takim nauczycielem, jakaś taka osoba, która chciała cię wmawiać pewne rzeczy, to właśnie przed taką osobą cię obroniły wyższe siły. Tutaj może też chodzić, że ktoś nie wszedł na przykład w jakiś związek, bądź nie wziął ślub z jakąś osobą konkretną, na przykład marzyliście wziąć ślub z jakąś osobą, to tutaj pokazane, że to, co to nie nastąpiło właśnie dla twojego dobra. No oczywiście karta kapłana może mówić o różnych egregorach, czyli tutaj nie wszedłeś w jakiś egregor, nie tylko religijny, jakikolwiek inny, i zachowałeś w taki sposób jakby swoją większą wolność. Zachowałeś jakby swoją autentyczność. Nie pozwoliłeś siebie zaprogramować na coś, żeby ktoś ci mówił, że masz żyć zgodnie z taką tradycją, takie, takie rzeczy robić. Albo odwrotnie. Może rzeczywiście jesteś, należysz do jakiejkolwiek tam tradycji, właśnie ta tradycja, ten egregor ochronił ciebie przed czymś, co byłoby dla ciebie szkodliwe. Czy dał ci ochronę, dał ci pewną wiedzę, czyli zostałeś ochroniony bądź ochroniona przed brakiem wiedzy, przed niewiedzą, o tak bym powiedziała, przed niewiedzą, bo wiedza to ogromny nasz zasób. Ile razy się spotykam, że ludzie robią rzeczy, które mają takie okropne konsekwencje później, tylko dlatego, że nie mają wiedzy, nie mają informacji. Ciebie tutaj ochroniły przed tym,
żeby nie popełnić takich błędów, których można uniknąć, mając wiedzę. Może dostałeś tutaj jakieś dobre wykształcenie, nauczony czegoś, tam z rodziny na przykład wyniosłeś coś. Czyli masz jakieś nawyki, które cię ochroniły po prostu przed tym, że można byłoby z tobą manipulować, oszukać, jakby wykorzystać to, że nie znasz czego przeciwko tobie. Tak tutaj pokazane. Bardzo dziękuję. Trójeczki, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.